Panie Filipie, gratuluję wygranej w tym przedostatnim meczu. Proszę o podsumowanie tego spotkania dzisiejszego. No, początek bardzo ciężki, nie mogliśmy złapać kontroli nad meczem, jakby z każdą minutą się rozkręcaliśmy i pod koniec jakby w środek meczu wyglądał bardzo dobrze. No, końcówka już taka trochę chaotyczna, żeby przetrzymać wynik, ale wyjeżdżamy tutaj z trzema punktami. Zaskoczył trochę Was dom tym początkiem, bo mam wrażenie, że do 22 minuty i Waszego wyrównania z Tilon taki był nieswój. Później już jakbyście zaczęli łapać ten rytm. No, jeden z niewielu zespołów, który wyszedł na nas wysoko i to było w sumie takie małe zaskoczenie. Złapaliśmy dopiero kontrolę gdzieś tam, tak jak Pan mówi, w 20 minucie, ale to wychodziło z tego, że gdzieś tam te pierwsze minuty chaotyczne, ale z każdą minutą się rozkręcaliśmy, później wyglądało to już całkiem nieźle. Sezon już w zasadzie się kończy, wiadomo, że awans macie już wywalczony. Myślicie już gdzieś powoli o tej trzeciej lidze, czy jeszcze koncentracja na tych ostatnich meczach? Znaczy, no chcemy tutaj dobrze zakończyć. Dzisiaj ostatni mecz na wyjeździe wygrywamy, w czwartek chcemy zakończyć zwycięstwem u siebie, no i będziemy wtedy odpoczywać, a dopiero od lipca będziemy myśleć, co tam będzie w trzeciej lidze. Pan wie, jak z czym w zasadzie się gdzieś tam je ta walka w trzeciej lidze, nie jestem dla Pana obcy. Czego się Pan generalnie spodziewa, tak nawet obserwując tę trzecią ligę, ona z każdym rokiem jest mocniejsza, czy gdzieś ten poziom cały czas się utrzymuje, jakby Pan to określił? No, na pewno trzecia liga jest największym przeskokiem jakby fizycznym i organizacyjnym klubu, ale i przede wszystkim motorycznym, bo te zespoły gdzieś tam przez całe 90 minut potrafią wybiegać. Tutaj w czwartej lidze jakby to jest taka nasza półamatorska liga, nie ma co się oszukiwać i tutaj będzie dla nas na pewno lekkie wyzwanie w tej trzeciej lidze. Pana zdaniem ten skład Stilon musi się bardzo wzmocnić, żeby w tej trzeciej lidze ze spokojem myśleć o walce o utrzymanie, no bo pewnie taki będzie Wasz cel? No, na pewno gdzieś tej świeżej krwi musimy do szatni wpuścić z jakością. A reszta chłopaków myślę, że przy dobrym treningu dojdą i w trzeciej lidze będą sobie spokojnie radzić. Proszę. Panie trenerze, gratuluję wygranej, ostatnie wyjazdowe spotkanie z Stilonu w tym sezonie, ale początek łatwy nie był. No nie, bo cały mecz nie był łatwy, bo do końca gdzieś tam walczyliśmy o to, żeby ten mecz z trzema punktami zakończyć. Znowu dużo młodzieży zagrało, fajnie, bo widać, że tutaj na poziomie czwartej ligi grają naprawdę jak równy z równy z mocnymi zespołami. I to cieszy, bo przed tą trzecią ligą chłopaki tutaj nacierają coraz bardziej z akademii i na tym nasz klub jakby oparł swoją filozofię i cieszę się, że to działa. Co dzisiaj Pana zdaniem przeważyło te szale na Waszą stronę w tej rywalizacji z Dębem, bo oni, mam wrażenie, bardzo tak odważnie weszli w ten mecz, objęli prowadzenie i chyba później gdzieś trochę zabrakło im takiego spokoju. No, wydaje mi się, że może takie doświadczenie tych zawodników jednak tutaj wiodących, ale wydaje mi się, że też gdzieś akcje indywidualne tutaj przeważyły i z jednej i z drugiej strony. Gdzieś po fajnych akcjach indywidualnych i chyba tutaj można szukać gdzieś, dlaczego dzisiaj Stilon wybił 3 punkty.